Czasami to tylko kilka kilometrów na godzinę więcej niż pozwalają przepisy. Później trauma na całe życie. Rozpoczynają się powroty z wakacji, a policja zapowiada, nie będzie litości dla piratów drogowych, a tym bardziej pijanych kierowców. Paweł Jędrusik. Pani Małgorzata to tylko jedna z wielu ofiar pijanych kierowców na śląskich drogach. Jechaliśmy przepisowo, ale niestety pijany w nas wjechał i nas obróciło. Ja tylko tyle pamiętam, że w automacie po prostu rozłączyłam się z pasa, otworzyłam drzwi i po prostu nie wiem jakim cudem wyszłam, czy na czworaka, czy jak, i zostałam leżeć. Po prostu straciłam pamięć, ale pamiętam zapach, uderzenie, pełno tego kurzu i wielki lament i krzyk. Skutek to połamane żebra, zapadnięte płuco, złamany mostek. No i trauma, która zostanie na całe życie. Śląska Policja przed ostatnim weekendem wakacji szczególnie apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza podczas powrotów z długiej podróży. A w ostatnich dniach nie brakuje niebezpiecznych zdarzeń w regionie. W czwartek do śmiertelnego wypadku doszło w Zabrzu. Kierowca samochodu osobowego marki Ford, który posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zauważył, że z naprzeciwka jedzie samochód ciężarowy, chciał jeszcze szybko wrócić na swój pas ruchu. Wykonał manewr, ale w trakcie niego zahaczył samochód marki Renault. W wyniku tego zahaczenia ten pojazd został wypchnięty na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z tym samochodem ciężarowym. Groźne zdarzenie było też w piątek rano w Tarnowskich Górach. Policjanci na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 49-letni mieszkaniec Czech, jadąc Toyotą, najechał na 55-letnią mieszkankę Bytomia w momencie, gdy przechodziła ona przez przejście dla pieszych. Dziś policjanci zapowiadają, że patroli na drogach w ostatnich dniach wakacji będzie znacznie więcej. Patrole wyposażone w wideorejestratory, motocykliści nieoznakowani, to również mówimy o tym głośno, tak więc niech boją się wszyscy ci, którzy zamierzają łamać przepisy ruchu drogowego. A szczególnie pijani kierowcy. Policja przytacza statystyki, z których wynika, że od stycznia do lipca na śląskich drogach pijani kierowcy spowodowali 582 zdarzenia drogowe, w których zginęło 7 osób.